Rok 1989 był rokiem przełomowym pod wieloma względami. Zniesiono kartki na benzynę, talony na samochody, kwity na węgiel, utrzymano kartki na mięso i jego przetwory. W telewizorze można było zajrzeć do telegazety TVP, reaktywowano wcześniej zdelegalizowane towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ. 27 stycznia odbyły się rozmowy w magdalence, które miały przygotować do obrad okrągłego stołu. Kilkanaście dni później Wojciech Jaruzelski w trakcie trwania 11 plenum KCPZPR powiedział: Oczekujemy, że zostaną one uwieńczone osiągnięciem porozumienia w sprawach najżywotniejszych dla pomyślności narodu, dla siły ludowego państwa, dla procesów reform w warunkach socjalistycznej demokracji parlamentarnej. Do podpisania porozumienia okrągłego stołu doszło 5 kwietnia. 15 lutego Sejm przyjął ustawę o Święcie Narodowym ustalonym na 11 listopada. Tego samego dnia został powołany Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, czyli FOS. 9 marca w białym stoku doszło do wykolenia pociągu przewożącego 20 ton chloru. Dzięki sprawnej akcji ratowniczej nie doszło do skażenia. 17 kwietnia Sąd Wojewódzki w Warszawie ponownie zarejestrował NSZZ Solidarność. Można uznać, że jest to pokłosie strajków, które odbywały się w kwietniu-maju 1988 roku oraz kontynuowanych w sierpniu w Bydgoszczy, Noworocławiu, Krakowie, Gdańsku, Jastrzębiu Zdroju i innych miejscowościach. Kolejne strajki pokazały, że pomimo delegalizacji Solidarność nie umarła i żyje. Powoli, więc kolejne grupy zawodowe, w tym kolejarze, rozpoczynali wychodzenie z cienia i organizowanie się na nowo. W Gdańsku utworzono kolejową komisję NZZ Solidarność, gdynia Gdańsk trzew Komisja miała za zadanie koordynować działalność związkową. Pełnomocnikiem komisji został Zbigniew Iwaniuk. 1 września 1988 roku wydano oświadczenie zamieszczone w piśmie Lokomotywa, zawarto w nim cele organizacji. Jak czytamy, głównym celem kolejowej komisji NZZ Solidarność Gdańsk Gdańsk będzie działalność zmierzająca do legalizacji NZZ Solidarność. W swojej działalności kolejowa komisja będzie się opierać na porozumieniu Gdańskim (sierpień 80) oraz na porozumieniu Wrocławskim, podpisanym w lokomotywowni Wrocław Główny (1980 rok) dotyczącym kolejarzy. Jak opisał te wydarzenia Henryk Sikora w swojej publikacji pod tytułem 40 najważniejszych wydarzeń w historii kolejowej Solidarności, organizowanie związków kolejowych w zakładach pracy często przyjmowane było przez przełożonych ówczesnych naczelników z dużą niechęcią czy wręcz utrudnianiem wszelkich form odbudowy Solidarności. Stawiane przeszkody i wspomniana niechęć, pomimo że nie ułatwiały działań, to jednak nie mogły ich wcale powstrzymać. Fala powoli rozlewała się po całym kraju. W kolejnych miastach tworzyły się lokalne komisje. Ostatecznie NSZZ Solidarność mogła z otwartą przyłbicą przystąpić w trakcie rozmów z Ministerstwem Transportu oraz władzami PKP. Praktycznie od samego początku swojej reaktywacji działacze Solidarności wzięli na tapet sprawy wynagrodzenia kolejarzy oraz ich warunków pracy. Świadomi byli, że idzie wiatr zmian, i PKP należy zrestrukturyzować. Największy ciężar walki o wprowadzenie zmian spoczął na okręgowych sekcjach kolejarzy. Pomimo początkowych tarć wśród działaczy kolejowych, siedzibę Krajowej Sekcji Kolejarzy ustanowiono w Warszawie. Wcześniej głosy były podzielone pomiędzy lokowaniem siedziby w Gdańsku lub Wrocławiu. Przewodniczącym KSK został wybrany Józef Dąbrowski. Wybrano go w trakcie zebrania delegatów Krajowej Sekcji Kolejarzy NZZ Solidarność w dniach 14 do 16 grudnia 1989 roku. Pełnił funkcję do grudnia 1990 roku. Koniec 89. był równie ciekawy jak jego początek. 29 grudnia Sejm PRL zmienił nazwę państwa na "Pospolita Polska, a określenie państwo socjalistyczne zostało zastąpione sformułowaniem państwo demokratyczne. 30 grudnia Lech Wałęsa spotkał się z Mieczysławem Rakowskim, a ostatniego dnia roku Wojciech Jaruzelski podpisał tzw. plan balcerowicza. Zmiany było czuć w całym kraju. Jednak dopiero następne lata miały pokazać, w jakim kierunku podążą dotychczasowi przywódcy państwa oraz czy działacze Solidarności udźwigną na swoich barkach trud wprowadzenia demokratycznych zmian.